Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Ten odcinek, scena, którą zaczynamy, jest kontynuacją sceny końcowej z poprzedniego odcinka. Marcin robi kurczaki w zalewie octowej, na zimno podawane. Taka zalewa też do ryb się stosuje. Chciałbym więcej octu, ale wiem, że jestem ewenementem. Ja też bym lubię ocet i pieprz i takie, ja lubię przegięte smaki, nie? Nie każdy lubi. No więc właśnie, zrobimy na razie słabszą. Dlatego dobra, robimy tylko dwa słoiki. Dobra. Jak się okaże, że jest za słaba, to następnym razem zrobimy inne. Pokazywałem już słoiki, mamy z takim fajnym wyciorem. Że można to do góry podnosić. Mało. Piesito. No i działamy, tu jest zalewa. Dobra, idę na front zobaczyć, co tam się dzieje. Tam jeszcze siedzą klienci. Mieszana trójka. Ukraina, przepraszam, Białoruś, Rosja, Kazachstan. Open the gas. Okay. Yeah? That's it. Now. But first beer, you tell her that is... Oh, it's nice. Very good. Marcin uczył Jun teraz, jak zmienić ten. Sorry about that. Yeah, this one is for you. Oh. And this also for me. Jun sobie jakieś jedzenie zamówiła. Jun, what's this? Papaya popo. Papaya coco. And Ludo. Marcin? Marcin, tu się coś złego dzieje. Jakby gazu nie było. Okej? Yeah, okay. To jest normalne? Tak, trzeba czekać. Mi się to nie podoba. No to, nie wiem, no. Wymyśl nowy patent. Trzeba to zgłosić. To poleci, normalnie. No już ponoć leci. Kufle trzymamy w zamrażarniku. Aha, jak jesteście z okolic Gdańska, to polecam pizzerię Drewnem Palona, która nas tutaj wspomogła obrusami na przykład. Bardzo ładnymi. Wchodźcie, Drewnem Palona. W ogóle muszę z nimi pogadać, jest jakaś promocja. Dalej nie wiem, czy my mamy promocję już, czy nie. Dla was na hasło raport. Kufle mrozimy, żeby były fajne i przyjemne. Wódkę mrozimy, kielichy mrozimy. Ale coś tu mało tych kufli, że musi posmywać. Marcin, na razie musisz sam tu na zmywaku sobie radzić, bo klienci zaprosili Jun do stolika, a to są zyski dla gospody. Ja czułem właśnie, że to się tak skończy. Przyjdzie ładna dziewczyna, to będę robił za z powrotem wszystkie etaty. To są zyski dla oberży. Proszę to przyjąć jako must be. Zrobić. Pewnie rzeczy się nie przeskoczy. Za późno na operację plastyczną. No widzisz, ciebie nie zapraszają, Jun zapraszają. Zaprosili. Ja to znowu w drugą stronę. Ja to zapraszam gości często na kielicha, nie wiem, muszę postawić. Dobra. Co zrobić? Działamy. Dobrze, doskonale. Marcin, coś z tymi drzwiami trzeba będzie zrobić, bo widzowie nie mogą tego zdzierżyć. No to zróbmy coś. Niech Jun pomaluje. Może byśmy powiesili zasłonkę. O. Marcin, masz zmywanie, bo Jun jest blisko. Do I have no time. Oh, did I have John, you don't need to wash now. You customer invite you, so you can drink. Yeah, I live here. Yeah. I went festival today, but... Yeah, no problem. Marcin, jest 7:47, a ty usiadłeś. Tak, usiadłem i zrozumiałem, że to był błąd, bo teraz dopiero czuję, że mi nogi... Ale to jest przerwa. Bo ty masz tak, przerwę przed przerwą, przerwę po przerwie. To jest przerwa zamiast przerwy. Później przerwa zamiast przerwy. Tak, wykorzystuję zaległą przerwę. Aha. No dobra, za wczoraj, tak? I za jutro. Kurwa. O wilku mowa. Ty, pisałem do ciebie teraz. No, weź, odczytaj. O, Krzychu przyszedł na kolację. Tak, co podać? Pierogi? Nie, pierogi na świce. Tak jest. Z czym? Z chili, z cebulką. I parówką? Nie. Bye. Bye.
Dobra, Marcin jedzie. Dobranoc, do widzenia. Kończymy do jutra. Epizod. Kończymy epizod. Proszę bardzo, wynoszę pustą butelkę po wodzie. Zgadujcie, co się będzie działo. Pusta butelka po wodzie. Kontrola, proszę. Podskocz jeszcze, żebym wiedział, co masz w kieszeni. To mam niewiele. Pojemnik. Pojemnik mojej żony. Pilnuję go, bo obiecałem, że zawsze będę go przywoził z powrotem. No. No i mój świderek. Dobra. No i to tyle. No to jedź już, no. Na razie. Do jutra. Ważne charaktery. Dobra, słuchajcie, jak ja sobie bułę zrobiłem na koniec dnia. Tak, to tam nie musi wyglądać, bo to dla mnie. Pozdrawiam i nie wyłączajcie się epizody jutrzejsze. Będziemy zaczynać jutro. Jakiś mój film dajcie, jakiś YouTube. Dobra, to było na tyle dzisiaj. Widzimy się jutro. No i witam z rana, jest godzina 8. Ja już sobie zrobiłem śniadanie. Pode mnie to nie musi jakoś tam wyglądać. Bułka zapiekana z serem, jajecznica, pomidor, ogórek. Także tak witam dzień, zaraz kawa, potem i działamy. No i teraz czas na poranną kawę. A teraz przesunięcie czasowe, mamy godzinę 12 w południe, więc muszę zjeść sobie coś na lunch. A zjem bułkę, serę, ogóreczki i kiełbę podsmażyłem. Ketchup i tak dalej. Ogórek wcisnąłem tam pokrojony, dwa ogórki kiszone, kiełbę. Wiem, że nie wygląda to najlepiej. Zaraz sobie jeszcze ketchupem doprawię, ale to dla mnie prywatnie, więc nie musi wyglądać. Dobra, jem i czekam, aż przyjdzie Marcin, Jun. Także już przenosimy się znowu do trzeciej godziny. Marcin jest, Jun jest, wszyscy są, kręci się lokal. My otwieramy o 16, ale to nie miałoby sensu wcześniej, bo tu jest straszne słońce. To teraz 15:10 i się zaczęło chować słońce. Marcin poszedł po bułki, a ja zaraz, jak Marcin wróci, to wyślę Jun na zakupy. A na razie zmywam. Co Marcin, działasz dzisiaj? Jak możesz naszym widzom powiedzieć? Dzisiaj mielone kotlety i kończymy bigos. Bigos ostatni dzień gotowania, czyli dzień czwarty. Aha. No i schabowe, schabowe i mielone robimy. To jest taki główny plan na dzisiaj. Dobra, Jun zmywa, a później ją wyślę po zakupy, jak to zmywa. No później kwiatki wyciągnąłem, plastikowe, niech w kibru przyozdabia. A później jak wróci z zakupów, to podłoga do umycia. No i taki jest plan na najbliższe półtorej godziny. A ja muszę się koniecznie napić kawy. O, sprawdzę, czy Jun umie robić kawę, bo ją uczyłem ostatnio. Aha, jeszcze do umycia mamy to. Jun, one more things, please. No, finalnie Marcin zaczął wymyślać, że on jakiś boczek potrzebuje, ale nie za chudy, nie za tłusty. Ale żeby tuż był, tak więc Marcin poszedł po te zakupy, rozumiem, to ty sam sobie kup to, co potrzebujesz i dokup od razu te sprawy, które tam miałeś już rozpisane. A Jun robi dla mnie kawę. O, oh, Jun, I don't need this. I don't need the cup. We don't need to clean. I need espresso. Yeah. I understand. But just to the coffee in okay. This press is enough for me. I wanna check. Yeah, it's just normal glass for me is enough, yeah? Normal transparent glass. Yes, thank you. Marcin poszedł i mimo, że okrojona na to listy zakupów nie wziął i zapomnij. Żubrówka, cztery butelki, plastikowe torebki, no to reklamówki.
skopiować klucz, dorobić klucz, to nie musi. Limonki, cukier, olej, ocet i te ogórki kwaszone. Ale do tego Marcin jakieś tam mięso jeszcze dla siebie miał kupić. No i June też by była do jakoś mini-martu, coś tam musi kupić, ale to mówię, to nie od razu nie poszła fajki kupić, bo mi ostatnia fajka została. Także kupi i zaraz będzie, pewnie prędzej niż Marcin powinna przyjść. Także jak przyjdzie, to podłogę to zmywa. Powinna to wpierw zrobić, bo nie ma Marcina, nikt się na razie tu nie kręci, później będziemy łazić tylko po mokrym. Tutaj w takich wytłoczkach mam spirytus, będę go doprawiał. To znaczy moją nalewkę będę doprawiał. June wróciła, kupiła mi te Hirosy, całą sztangę. Jestem zabezpieczony. No i działamy. A ja piję moją kawkę. Ceny, wiesz, z kosmosu. Tak? Za każdym razem inaczej płacę, nie? Za olej na przykład. No. Górko wkiszone nie było. No. Żubrówka była. No. Cukier był, limon. Może by tutaj podłoga jest umyta, nie? A już wyschła. No, gruby to wystawiony jeszcze. Jeszcze nie, no. Ciebie nie ma, ja nawet nie chcę, żeby ludzie przychodzili. I co, przypaliłeś? Nie, ale ten palnik się sam rozkręca, no jest po prostu porąbana akcja. Wiesz, ja sobie go reguluję na jakąś tam pożądaną przeze mnie moc. Marcin, jako że już sprawa rozwiązana, to ci powiem, że oczywiście jak poszedłeś, znalazłem listę, już mówiłem, na pewno zapomni. I zapomniał nie czegoś tam, tylko to, po co poszedł. Specjalnie on poszedł, bo żeby kupić... Przepraszam ci bardzo, tłumaczyłem ci to poza wizją. Czy tak było to na liście? Nie było to zapisane, a ja jestem wzrokowcem, ja spojrzałem na listę i wszystko z listy kupiłem, a że tłuszczu nie było na liście, no to... No, no to żeś się nie dopisał, no. No nie, ale no, z nie. listy wszystko kupione. Inaczej. Marcin zobaczył tą listę, mówię coś więcej, a Marcin mówi, te mięso tam ma być takie lekko tłuste, nie tak tłuste i tak dalej. Ja mówię, to weź idź, weź tą listę i ty kup sobie to mięso i tego, nie? No i poszedł. Czyli głównie poszedł po to mięso. Nieważne, June teraz poszła. Marcin, co tam robisz, jak można się zapytać? Bulesz. Pierogi dla klienta. Przyszedł anglojęzyczny, mówi, że w Rosji był i u mnie powiedzieć pierogi z mięsem. Miał powiedzieć, wiesz? No, to w tej sytuacji... W tej sytuacji trzeba ładnie podać. Trzeba wymienić te ziemniakami kamienia z mięsem. No, bo się zorientuję. Dobra, ja tam idę na salę, bo June poszła po zakupy. Ponieważ ktoś zapomniał kupić. Mięsa. Tak. O, Marcin, June wróciła, przyniosła to, czegoś zapomniał, ale jest też i kapelusz, wróciła w kapeluszu, ale nie mogę tam teraz nagrywać, bo pan klient siedzi. Wróciła w kapeluszu, to jest jakiś znak, symbol, no. Sygnał. June znowu coś kupuje, ten sok wyciskany, już wam pokazywałem. Z tych, z trzciny cukrowej. Do you like it? Yeah, it's natural. Good. But sweet. No. Do what you ask, Martin. No, I like to play joke. No, he need to work. Zdrowie. A tak serwujemy bigos. Marcin przyniósł mi próbkę bigosu, żebym okiem fachowca spróbował, zjadł i stwierdził, czy ten. Przytrzymaj tego. Jak to tak, bez papierosa w kadrze? Nie, nie, w kadrze nie będę jadł. Mówię do June, że będzie przyjemna robota w kiblu. Nie wiedziała, o co chodzi, mówi, co sprzątanie kibla. Mówię, przyjemna robota. Kwiatki będzie wieszała w kiblu, żeby tam zakryć, już wam pokazuję. A kto nie widział, z Chin sprowadziłem takie dwa kible z tym, z lewozmywakiem tutaj, nie? Nie wszyscy widzieliście, kiedyś wam pokazywałem. To wymieniłem w jednej i w drugiej. Po dwie kasety i niech tam klei, tam ma takie śruby pokręcane, a do ściany ma taśmę podwójną, niech tu zaaranżuje, żeby tam zakryć to brzydkie sprawy. A tak się życie toczy przed knajpą. June prosi mnie o wiertarkę, czy ona będzie umiała. Do you know how to use it? No, you don't know. I will know.
Sure. I did it before, but long time. No, no, I will do it. Jun tam kwiatkami walczy, już za dużo moim zdaniem ich tam przyczepia, ale mniejsza o to nie chce robić po swojemu. A ja byłem w pralni, o, ciuchy z pralni. Jak tam Jun idzie, kontrola? On dalej kombinuje. Za dużo tego wszystkiego. People cannot go shit toilet, never go out. If you shit one out, they take a look. Something dollars too nice special. No i akcja kibel zrobiona. Zobaczcie. It can be problem here when we close the door, no? I don't think so. No i dobra. No to słuchajcie, akcja kibel zakończona. Trzeba wymyślić Jun jakąś robotę. Take money cut. Now I can use again. Yeah, you can use it. I put tape. Idziemy na kontrolę, na kuchnię. Co ty tam łapą tak mieszasz, kurde? Umyłeś ręce? Umyłem ręce to po pierwsze. Po drugie używam rękawiczki. Także sterylnie, jak w szpitalu. A kto kupił rękawiczki w Chińskiej Republice Ludowej? Ten, kto pamięta, żeby je kupić, kto je miał na liście. Nie, one przyszły do tego, do grilli z ekwipmentem, a ja oszabrowałem te grille i sprzedałem same grille. Wziąłem te takie sztyfty, no tam różne rzeczy sobie pobrałem, szczypce, a grille sprzedałem bez tego urządzenia i rękawiczki też były. Przebiegła Gabriello. Brawo. The Marcin opierdziela Jun. Number two, my topic. If they will ask, what is the best, what you recommend? Recommend this one. Like, okay, this is like, today it's the fresh. Marcin, chodź, coś ci powiem. Okay. Coś ci pokażę. Czekaj, muszę się rozłączyć. Kambodża przyjechała, dobrze, bo zamówiłem dwa kegle piwa, ale tylko po to, bo jeszcze mam trochę, ale żeby zabrali mi puste, przecież mam tutaj cały bar jest zawalony, że nie ma gdzie siedzieć, nóg rozłożyć. Tak to się robi w Kambodży. They need to take the all empty. And they're also empty. Oh, to sobie przetoczy. No i w sumie 8 kegów zabrali, nie? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja bardzo was proszę o subskrypcję, bo już prawie mamy 70 tysięcy. Oczywiście komentarze, lajki i tak dalej. Can you dance to me? That is super. Dziękujemy.